Siemanko, witam was w kolejnym odcinku, 30 seszetek przed nami. Te dwie dziesiątki mam tam wrzucone sobie. No i co, lecimy. Szukamy oczywiście kart Pro Elite, Black Edge Edition oraz kart szybko, się trochę zacinam. Energy. Przepraszam was. No Energy na razie najsłabiej leci. Zobaczymy, co tutaj będzie. Tu klub 100 Rodri, no to już jest fajna karta. Crystal Gravenberg, spoko. Nie wiem naprawdę, co zrobię z tymi bazówkami, bo... O, Frankie de Jong, spoko. Cult Hero, Alonso i Skriniar. O, Neymar. On chyba nie wpada dość często na tej karcie, więc spoko. Eriksen. No. Felix. Playmaker. Okay, Butler. Nice. Kurde, pogoda dzisiaj słaba u mnie. Padał deszcz i tak nieprzyjemnie było. Merino. Man of the match i battler, a nie finisher. No, słabiutko, słabiutko widzę. W tej pierwszej dyszce. Royce. Mamy krystala chyba. Szoboszlajn. I Balde. Szoboszlajn tu. No, pierwsze dziesiątko słabiutko, oprócz że tą krystali trochę oddało. Zobaczymy, co będzie dalej. Poluję tylko na te trzy karty, szczerze, chciałbym tu trafić. Czyli... Rodri znowu. Czyli chciałbym trafić Pro Elitki. Tam chyba... dwie jakieś Pro Elitki i ten. I do tego tam został mi chyba do trafienia Black właśnie Rashford. I to będzie wszystko, będzie komplet, więc no fajnie by było to trafić. No ale zobaczymy, czy się uda, bo na razie no to się nie zapowiada, bo jak już pada, to same powtórki. No mówię, tak jak widzicie, no ten odcinek pod względem hitów to po prostu bez hitów. Tak to można nazwać. Radecki. Dalej pusto, patrzcie. Van Dijk też nie wpada dość często. Albo nie wpada za często, by lepiej mogło brzmieć. Jest Wlaczek. Więc spoko. Dembele. Naprawdę. Thomas Müller. Już jedno szczęście, że nie Müller.
Tylko, że Miller wpadł na karcie Krystal, bo jakby znowu wpadł Black Miller, Matko Boska Przenajświętsza. Trzeci Rodri w tym odcinku to też jest hit. Już się wysypał worek z klubami 100, no to wysypał się. Mamy Blacka kolejnego, więc spoko. Kto to będzie? Kto to będzie? Spokój. Tylko spokój nasz może w tej sytuacji uratować. Tomek Miller. Bo kto inny? Tak, nie Tomuś. Piękny. Piękny Tomuś. Gabi, legendary moment. Pierwszy w ogóle wpadło. Neoś, co ty tam gryziesz? Daj to. Nie wolno. No co ty? O, tutaj jakieś wiadomości do mnie przychodzą, a przed nami jeszcze 10 saszetek. Nie wolno. Na, na, na. No naprawdę, kurde, jak już dało, o, Oliver Kahn, tyle dobrego. On też tam jakoś często nie wpada. No ale jak już daje te same blaczki, wszystko to samo, dlaczego oni to robią? O, Dinio, pan Dinio. To już jest spoko. Dinio chyba nam raz wpadł. Aha, to teraz będą mi już spadać. Też bez hitu. Dajcie jeszcze jednego blaczka i będzie odcinek jako tak udany. Tu Remiro tylko. Bazóweczki. Krystal, tyle dobrego. Jeszcze chyba 500 szczęśliwych zostało. Jest bez hitu. Kiwior i panu pizzę. Ostatnie dwie. Kluivert. Okej. I ostatnia saszetka w tym odcinku i skończymy niczym chyba. Jak dobrze patrzę, no nie. Bazóweczki, które zaraz odwrócę, bo oczywiście one muszą być podwracane. Nacho i tyle. Więc ogólnie ten odcinek raczej do tych mniej udanych. Może jak to by były inne karty Black, a nie Miller, no to wtedy moglibyśmy pomyśleć. A tak w obecnej sytuacji nie jest to za ciekawy odcinek. Ja wam serdecznie dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu. I oczywiście zapraszam was na grupę na Facebooku, więc piąteczka, siemaneczko i cześć. Życzę wam miłego dzionka.